Witajcie kochani. Za oknem zima w pełni, więc aby ocieplić atmosferę, zabierzemy Was dzisiaj na letnią wycieczkę na bardzo znany szczyt Tatr Niżnych, Hopok. Samochód zostawiliśmy na jednym z licznych parkingów w Demianowskiej Dolinie. Opłata za całodzienny postój w sierpniu 2023 roku wynosiła 10 euro. Wychodząc z parkingu, przechodzimy obok jeziora, na którym w sezonie letnim można popływać łódkami oraz rowerkami wodnymi. Jest dość wcześnie, więc spotkaliśmy tutaj jedynie kaczki. Przy jeziorze znajduje się dolna stacja kolejki gondolowej, którą można się wspomóc w drodze na Hopok. My wybieramy oczywiście wariant pieszy. Korzystając z mapy w telefonie, kierujemy się przez miejscowość w stronę niebieskiego szlaku, z którym będziemy wędrować aż do górnej stacji kolejki. Szlak z początku biegnie wzdłuż jednego z licznych w tym miejscu wyciągów narciarskich. Droga jest szeroka, dobrze widoczna, pnie się dość stromo. Sierpniowe słońce zaczyna nieśmiało wyglądać spod sporej warstwy chmur, przyjemnie nas ogrzewając. W miarę nabierania wysokości odsłaniają się przed nami kolejne szczyty Tatr Niżnych. Wchodzimy w las. O tej porze nie spotkaliśmy w tym miejscu żywej duszy. Słychać było tylko wiatr w koronach drzew. Przechodzimy po prowizorycznym drewnianym pomoście zawieszonym nad niewielkim potokiem. Warto w tym miejscu przystanąć na chwilę i nacieszyć oczy pięknymi widokami. Ścieżka staje się typowo leśna, wąska, kamienista, z wystającymi korzeniami. Jednocześnie jest chyba najładniejszym odcinkiem tego szlaku, gdyż nie widać tu licznie występujących w tej okolicy wyciągów. Po naszej lewej stronie widać już stację przesiadkową Prechyba. To w tamtym kierunku zmierzamy. Szlak robi się coraz bardziej wąski i kamienisty. Biegnie wśród licznie występujących tutaj paproci oraz krzaków borówek. Dochodzimy do rozejścia szlaków pod Orlą Skałą, gdzie zaczynamy podejście za kosami. Las powoli ustępuje miejsca kosodrzewinie. Trasa jest ułożona z płaskich, wygodnych kamieni.
Przechodzimy pod wyciągiem krzesełkowym i wciąż trzymając się niebieskiego szlaku, ruszamy wzdłuż kolejki w stronę szczytu. Spacer umilają nam spotkane na szlaku kozice. Ambitne plany, które mieliśmy zrealizować podczas tego wyjazdu, zniweczyła moja mała kontuzja kolana, która zaczęła się już dzień wcześniej, gdy schodziliśmy z Osterwy. Chyba będzie ostatnia wycieczka na jakiś czas. Nie zegnę nogi. Tu jeszcze musisz wyjść. Tego dnia przewidziano popołudniową burzę, więc dlatego zdecydowaliśmy się na taki szybki wypad na Chopok, mając w zanadrzu możliwość skorzystania z kolejki. Niestety moja noga odmówiła już kompletnie posłuszeństwa, co uniemożliwiło mi dotarcie na Chopok, a tym bardziej wędrówkę dalej w stronę Dumbiera, najwyższego szczytu Tatr Nisznych. Tutaj zakończyłem swoją wędrówkę, jedynie Anka, chcąc wam pokazać widok ze szczytu, szybkim krokiem udała się na wierzchołek. Z daleka szczyt wygląda jak usypany z kamieni niepozorny kopiec. Patrząc na to, jak Anka jest mała na jego tle, widać, że wcale nie jest aż tak niepozorny. Ma około 40 metrów wysokości. Trasa na szczyt nie jest specjalnie wymagająca. Ścieżka ułożona z płaskich kamieni jest jednak dosyć wąska, więc przy większej ilości turystów trzeba być ostrożnym. Na samej górze znajduje się tabliczka z nazwą szczytu oraz metalowa panorama z nazwami otaczających wzniesień. Przy dobrej pogodzie widać stąd pięknie Tatry, jednak my nie mieliśmy tego szczęścia. Zamglone powietrze i chmury skutecznie zasłaniały widoki. Smutny powrót ze szczytu realizujemy przy pomocy kolejki. W automacie kupujemy bilety i ruszamy w dół. Cena biletu to bagatela 21 euro za osobę dorosłą. Thank you.
Po drodze na dół czeka nas przesiadka, więc nie wyrzucajcie biletów za wcześnie, gdyż trzeba je jeszcze raz zeskanować. Jeśli spodobał Ci się film i chciałbyś postawić nam wirtualną kawę, możesz to zrobić za pośrednictwem strony Buy Coffee. A długotrwałe wsparcie wspomagające nas w rozwoju kanału możesz realizować przez portal Patronite, tak jak to robią dziesiątki naszych wspaniałych patronów, którym ogromnie dziękujemy. Wycieczka na szczyt zajęła nam około 3 godzin i przeszliśmy 6,5 km. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na szlaku. Zapraszam Was do oglądania nowego kanału Patronite Podróże, na którym przypomnicie sobie nasze starsze filmy, a także odkryjecie innych nowych podróżników. Jeśli jesteście ciekawi świata, koniecznie sprawdźcie Patronite Podróże Pilot WP. Do zobaczenia!